tytuł naszego spotkania, ta główna przewodnia myśl, to urywek tekstu z 5 rozdziału Księgi proroka Daniela. A ty to wszystko wiedziałeś. To były słowa proroka Daniela, które skierował do ostatniego panującego króla w Babilonie. Dramatyczne i tragiczne to były chwile. Prorok o tym doskonale wiedział. Król na pewno tego się nie spodziewał. Człowiek w ogóle jest niesamowitą istotą. Pełną zagadek, nieprzewidywalną w swoim zachowaniu. Nieraz tak bardzo dużo sobie obiecujemy po kimś, czy po samym sobie. I zauważyliście, że mija pewien czas i jesteśmy rozgoryczeni, jesteśmy rozczarowani, bo przecież to myśmy planowali, to myśmy chcieli osiągnąć, to dokładaliśmy starań, wyrzeczenia czyniliśmy i w końcu zrobiliśmy jakieś takie głupstwo, że wszystko się rozsypuje, wszystko się wali. Obserwujmy to wokół siebie również. To nieprawda, że całe zło, które się dzieje, było planowane i zamierzone przez złych ludzi. Z własnego doświadczenia możemy przypomnieć sobie, odtworzyć, że nieraz byliśmy tak pełni dobrych chęci, tyle w nas było życzliwości i zrobiliśmy coś, co się stało. A nieraz rzeczywiście mamy takie plany, mamy takie życzenia, ale później wstajemy lewą nogą z łóżka nawet i już dzień jest inny niż zamierzaliśmy. Patrząc na innych ludzi, radzimy sobie to nawzajem, aby wyciągać lekcje z tego, co oni przeżyli. Że nie trzeba naprawdę popełniać wszystkich błędów, wszystkich ludzi, żeby wiedzieć, że to, co czynili, było niewłaściwe. Posiadamy na wiele informacji już na temat pułapek zagrażających szczęściu naszemu życiu. Równocześnie znamy wiele sposobów, szukamy tych sposobów, podpowiadamy sobie je nawzajem, wymieniamy się, jak uniknąć wielu nieszczęść. I wszyscy wiemy, że gdy chodzi o końcowy efekt, to nieraz zupełnie świadomie lekceważymy całą wiedzę, mówimy, na niczym mi nie zależy, niech się robi co chce, ja muszę tak, a nie inaczej się zachować. I później dopiero po faktach mówimy, dlaczego? Dlaczegośmy się właśnie tak zachowali? 5 rozdział Księgi proroka Daniela opisuje właśnie taki przypadek, o którym wspomniałem na samym końcu przed chwilą. Miało to miejsce w roku 539. Ta data historyczna jest pewna. W tym rozdziale możemy znaleźć potwierdzenie też prawdy, że żaden człowiek nie jest wyizolowaną jednostką, nie jest, tak jak to mówimy, odpowiedzialny tylko za siebie, że to, co czynimy, decyzje, jakie podejmujemy, mają wpływ na życie innych ludzi. Czasem naszej rodziny, czasem całych społeczeństw, czasem indywidualne wybory jednostek ludzkich miały wpływ na przebieg całej historii świata. Skala tych pozytywnych albo negatywnych skutków uzależniona jest od pozycji, jaką zajmujesz w społeczeństwie, w rodzinie, w domu, gdziekolwiek jesteś. Im wyższą masz pozycję, tym większe błogosławieństwa płyną z twoich mądrych, rozsądnych kroków, a przedtem poprzedzonych decyzjami, a większa szkoda i większe zniszczenie jest uzależnione również od twoich złych decyzji, gdy zajmujesz
odpowiednią funkcję, a nie jesteś odpowiednim dla tej funkcji. Nieważne, czy jesteś synem, czy jesteś córką w rodzinie, czy jesteś rodzicem, czy jesteś pracownikiem w zakładzie, czy kierownikiem zakładu, menadżerem, dyrektorem, właścicielem, politykiem, władcą. To jest nieważne. Każdy człowiek cokolwiek uczyni, pozostawi to ślad na środowisku jego, nie tylko na nim. To nieprawda, co mówimy, a to jest moja sprawa. Zrozummy to i nie powołujmy się na to. Przechodzimy już do tekstu 5 rozdziału Księgi proroka Daniela. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. Najpierw to, co jest podkreślone. Król Belsazar. Wszystkie pozabiblijne sprawozdania historyczne dokumentowały dosyć dokładnie tę dynastię Nebopolasara, bo on był założycielem tej dynastii. Twórcą potęgi neobabilońskiej był Nebukadnezar, z którym dosyć dobrze już jesteśmy zapoznani. Ale całą tę listę panujących historycy udokumentowali chyba w tym odcinku historii Babilonu najdokładniej. I nie ma tam króla, który by miał na imię Belsazar. Biblia natomiast stoi na stanowisku, że ostatnim panującym w Babilonie był król, który miał na imię Belsazar. Porfiriusz, ten neoplatoński filozof, który zaatakował chrześcijan, o tym kiedyś wspominałem, pisząc 15-tomowe dzieło Adversus Christianum, przeciwko chrześcijanom, powiedział, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego nie można uznać, że Daniel pisał tę księgę w VI wieku przed naszą erą. Że Daniel w ogóle istniał w tamtym czasie. Bo gdyby istniał, to by wiedział, że wtedy króla Belsazara nie było. W całym Babilonie nigdy takiego króla nie było w tym okresie neobabilońskim. Wszyscy inni krytycy Pisma Świętego i chrześcijaństwa oparli się na tym świadectwie Porfiriusza i nie tylko innych znanych historyków, o których za chwilę. A jak było w rzeczywistości? Kto miał rację? Czy Biblia, która samotnie stała i mówi nam o takim królu, ma rację? Czy też rację mieli inni? Oj, nieładnie wygląda ta tablica. Ale tutaj jest wypis wszystkich panujących w Babilonii, do kiedy historia sięga. I w tym prostokącie są wszyscy panujący w Mezopotamii w latach od 1400 do 500, a w tym prostokącie, to jest na całej tablicy, a w tym prostokącie to są lata 625 do 539. Czyli potęga neobabilońska, dynastia zapoczątkowana przez Nebopolasara. Mamy wyraźniej ten urywek z tej tablicy. A więc popatrzmy. Nebopolasar, następnie Nebukadnezar, który realizuje 3 najazdy na Judeę. 605 rok, to było tak mimochodem prawie, że, bo wtedy wcale nie chciał się zajmować, nie miał czasu na Judeę. Wtedy zabrał tylko kwiat, młodzież judzką. 597 i 588 do 86, dwuletnie oblężenie Jerozolimy, po czym Jerozolima została doszczętnie zniszczona i świątynia również. Po nim, po Nebukadnezarze, panuje z jego dynastii syn Ewil-Merodach,
Następnie Nergal Salusur, znany w historii też jako Neriglisar, Labasi Merodach albo Labosordach, pod takimi imionami występuje ten samozwańczy król, bardzo krótko panuje, i ostatnim panującym od roku 556 do 539, względnie 8, bo historycy tutaj, biorąc pod uwagę różne kalendarze, typują, że Babilon upadł w 539 albo w 538 roku. No i gdzie jest miejsce na Belsazara? Nie ma takiego króla. Historykami, którzy przyczynili się do sporządzenia tej tabeli, a ta tablica, której zdjęcie poprzednio widzieliśmy, jest wystawiona w British Museum. Tam w dziale, gdzie wszystko, co o Babilonii znaleziono w archeologii i w historii, jest zgromadzone. Tymi, którzy kwestionują króla Belsazara, przyświecały sprawozdania, które bardzo pewne sprawozdania historyczne, które mieli w posiadaniu. I na przykład jeden z nich, niemiecki teolog, zwrócił uwagę, mamy do czynienia z księgą proroka Daniela, czyli księgą biblijną. Pod wpływem tych sprawozdań historycznych, głównie Herodota i Ksenofonta, Ferdynand Hitzig, nie wiem czy Hitzig czy Heitzig, to ci, którzy znają język niemiecki, poprawią mnie, jak to nazwisko należy czytać. Niemiecki teolog napisał, że Baltazar, tu pisze Baltazar, dlatego że Baltazar, w zależności od transkrypcji, pisownia może być i wymowa różna. Baltazar, czyli ten ostatni w jego pojęciu rzekomy król Babilonu, jest produktem bujnej wyobraźni autora tej księgi. I jasno dowodzi, że Daniel nie mógł żyć w czasach upadku Imperium Babilońskiego, bo by wiedział, że nie ma kogoś takiego. Wnioski te płynęły właśnie z pism starożytnych historyków Herodota i Ksenofonta. Rzecz ciekawa, bo Babilon upadł w roku 539 przed naszej ery, a Herodot żyje i działa pomiędzy 485 a 425 rokiem przed naszą erą, a więc około 100 lat po wypadkach. Ksenofont jest nieco młodszy od Herodota i od roku 430 do 355. Obydwaj to są greccy historycy. Oni chyba mogli wiedzieć na pewno, czy ostatnim był Nabonid, czy był Belsazar albo Baltazar. Stwierdzili, Belsazara ani Baltazara nie było. Był tylko Nabonid jako ostatni władca. Uciekł pewien tekst. Księga Daniela przez 18 wieków była, mówimy tutaj już o naszej erze, w chrześcijaństwie, bo przecież ona była napisana wcześniej, 5-6 wieków przed Chrystusem. Przez 18 wieków była jedynym znanym źródłem starożytnym, które wymieniało w roli ostatniego panującego Belsazara. Na zeznaniu historyków, powiedzielibyśmy prawie, że naocznych świadków, bo 100 lat, w zasadzie historię zaczyna się pisać dopiero, zdaje się, po 50 latach, tak? Jeżeli źle mówię, to może ktoś zorientowany mnie uświadomi. Ale mam wrażenie, że dopiero za historię uważa się to, co się działo przed 50 laty i wcześniej. A więc oni mieli podwójny taki odcinek za sobą. No ale w starożytności ludzie mieli i pamięć, i kroniki były, przecież zapisywano to. Oni mieli dostęp lepszy do źródeł niż my.
Dopiero wykopaliska archeologiczne przyszły w sukurs twierdzeniom biblijnym. W 1854 roku konsul brytyjski Taylor, prowadząc pracę w południowym Iraku, a więc Irak to jest tam, gdzie jest, gdzie był Babilon, natrafił na kilka zapisanych glinianych cylindrów z VI wieku, które odczytał Henry Rawlinson. Jako konsul Taylor nie był archeologiem. On zauważył zresztą na tamtych terenach w XIX wieku niemal na każdym kroku, co kopnął kamień, to coś odkrywał. Zbierał pamiątki, zbierał starocie. Jako konsul miał cały korpus z sobą ludzi. Niekoniecznie on zbierał, ale w przypadku Taylora robił to też osobiście. I przesyłał to do Anglii. Tam był świetny Henry Rawlinson, który potrafił rozczytać, złamać kody pism asyryjskich, pism mezopotamskich, chaldejskich. To jak Champollion, który łamał kod egipskich hieroglifów. Tak tutaj właśnie nad Zatoką Perską był Henry Rawlinson. To znaczy on tam nie mieszkał. Mieszkał w Anglii, ale zajmował się tymi pismami. Jeden taki cylinder zawierał modlitwę o długie życie Nabonida i jego najstarszego syna Belsazara. To była pierwsza wzmianka. Jeżeli chodzi o Henry Rawlinsona, to on również, jak i inni, starał się nie tylko odczytać, ale później opublikować to znalezisko. I dopiero w latach 20. stulecia zostało to opublikowane, że Belsazar jest znany, był znany w Babilonie. Był najstarszym, czyli pierworodnym synem Nabonida. Ale to nie tylko to. Znaleziono też cały zestaw tych tabliczek, jak małą biblioteczkę, które nazwano kronikami Nabonida. I one dostarczały następnych danych. Kronika Nabonida, czyli ostatniego panującego VI wieku, mówi o koronowanym księciu panującym w Babilonie od czasu, gdy Nabonid przeniósł się w 552 roku do swojej rezydencji w Temie. To była jego letnia rezydencja. Nabonid nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem. Wojaczka mu się chyba już znużyła i przeniósł się z Babilonu. W Babilonie natomiast pozostawił swojego pierworodnego syna. Według jednej z tabliczek przekazał władzę temu synowi, a ten syn miał na imię Belsazar. Nabonido, tu mamy nawet wiek jego, podczas najazdu i niszczenia Babilonu miał około 75 lat. Tron, gdy zajął po Ewil-Merodachu, był już ponad 60-letnim młodym człowiekiem, to ja mogę powiedzieć. Bo kiedyś, gdy miałem lat 20, to jedna z koleżanek zaprzyjaźniła się z mężczyzną, który miał prawie 40 lat. Bo wiemy, coś ty na głowę upadła, z takim starym dziadem ty się zadajesz? Dlatego mówię teraz o Belsazarze, o Nabonidzie, że 60 lat to był jeszcze młodzieńcem. Wszystko zależy od perspektywy. To jest cylinder właśnie Nabonida i kroniki. Takich tabliczek jest wiele. To są tylko te trzy, które ukazuję. A więc kim był Belsazar?
nazwany jest synem Nebukadnezara w tekście biblijnym. Dlaczego? Synem bezpośrednim Nebukadnezara był Ewil-Merodach, a później na tronie był Sięć, a później Nergal-Salusur, Labasi-Merodach, syn Nergala-Salusura. Nabonid był zięciem kolejnym, a więc w tej samej linii rodowej, ale nie bezpośrednio synem. Jest wymieniona w 5 rozdziale również królowa matka, jako żona Nabonida i matka Belsazara i Belsazar, który po przeprowadzeniu się Nabonida do Temy zajął tron w Babilonie i był na tronie aż do upadku Babilonu w 539 roku. Dlaczego nazwany jest synem Nebukadnezara? Wszyscy oni, chociaż pokrewieństwo polegało na tym, że niektórzy, dwóch zięciów tutaj było, oni wszyscy byli nazwani synami. Tak w starożytności, w dynastycznej linii panujących nazywano wszystkich od imienia najsławniejszego, najwspanialszego króla. A takim najwspanialszym królem w tym przypadku w Neobabilonii był Nebukadnezar. To jest tak, jak nawet Chrystus, rodząc się z linii Dawida, jest nazwany synem czyim? Dawidowym. To jest po prostu obyczaj tamtego czasu, taki sposób rozumowania. Wobec tego dzisiaj historyczność Belsazara jest bezdyskusyjna. Natomiast do czasu odczytania tabliczek klinowych przez Rawlinsona, a opublikował je później Sydney Smith, i to było w roku 1924 dopiero, nikt nie wiedział o istnieniu Belsazara. Porfiriusz proponował, że Daniel, który oczywiście gdyby był przy upadku Babilonu, to by wiedział, że Belsazara nie było. Tak się składa, że Daniel tam był i wiedział. I tylko on to mógł napisać. Proponował Porfiriusz, że Daniel to jest jakiś nickname, jak to się nazywa? Postać fikcyjna, ale pseudonim, że to była postać, która taki pseudonim sobie przyjęła, ale on nie miał pojęcia o historii, bo by pisał o rzeczywistościach. Ksenofon i inni historycy wiedzieli, kiedy kto panował w Babilonie. Wobec tego popatrzmy, Biblia była jedynym starożytnym źródłem i Biblia nigdy się nie zmieniła. W obliczu krytyki, wyobraźcie sobie, gdyby Biblia była dziełem ludzkim i była bombardowana przez tyle wieków, to ci, którzy by dysponowali tym pismem, to co by zrobili? No rzecz naturalna, no pomylił się, no to naprawmy to. Ale Bóg zawsze czuwa nad czystością tekstu biblijnego. Ten w pojęciu całego świata błąd nigdy nie został poprawiony. Bo gdyby był poprawiony, to by się okazało, że to był dopiero błąd, który popełniono. Już historycy, którzy żyli jeden wiek później, po upadku Babilonu, już nic nie wiedzieli o Belsazarze. Być może Belsazar był traktowany, jak traktowana była Hatszepsut w Egipcie, która była wielkim panującym faraonem z brodą, jedyną kobietą w tamtym okresie czasu, w tamtej dynastii. Ale gdy zmarła, to zacierano po niej wszelkie ślady. A dzisiaj możemy jechać do Egiptu i tam koło Luksoru w Dolinie Królów po drugiej stronie wzgórz znajdziemy
cudowną taką świątynię pośmiertną, takie mauzoleum Hatshepsut. I nadal tam są te pomniki, które poniszczone zostały. Jej twarz została zmasakrowana całkowicie. Chciano zatrzeć ślady. Być może coś takiego później było z Baltazarem czy Belsazarem. Trudno więc uznać datowanie Księgi Daniela na drugi wiek. Bo Daniel, gdyby żył w drugim wieku, to tak jak wszyscy historycy, wiedziałby, że Baltazara nie było i nie pisałby o nim. Pisałby o Nabonidzie. Czasem mam wrażenie, że Bóg, gdy my jako ludzie atakujemy Jego, Jego słowo, prawdy, które tutaj są zawarte, to się uśmiecha i mówi, no dobrze. I mówiąc językiem trzeciego rozdziału Księgi Daniela, dorzuć jeszcze trochę smoły do tego ognia. Mocniej to rozpal. A gdy już do ostateczności to wszystko będzie huczało, to ja ci to jednym kiwnięciem palca zgaszę wszystko. Właśnie łopata archeologa wydobyła na światło to, z czego wcześniej nie wiedziano. Mówią, jeżeli Eseńczycy nawet pisali o tym, że ostatnim panującym był Nabonid. Tak, bo Eseńczycy żyli w III, II, I wieku przed naszą erą, a nawet w I wieku przed naszą erą. Wtedy wszyscy wiedzieli, że Belsazara nie ma. Mamy jeden tylko wniosek. Gdyby Księga Daniela powstała w II wieku przed naszą erą, to czytalibyśmy o Nabonidzie jak we wszystkich sprawozdaniach historycznych. Zamiast o zapomnianym Belsazarze. A więc pomyślmy przez chwilę. Księga Daniela mogła być, wymieniając Belsazara, pisana albo w VI wieku przed Chrystusem, kiedy te wydarzenia się działy, albo po 1924 roku, kiedy opublikowano to imię znowu. Musimy wybrać. Nie ma innej opcji. Wszystko, co było pomiędzy VI, załóżmy V wiekiem, Herodot, Ksenofon, co było pomiędzy V wiekiem przed naszą erą, a 1924 rokiem naszej ery, kiedy to Sydney Smith opublikował, wydrukował treść zapisu z kronik Nabonida. Ten cały okres milczał o Belsazarze. Tu mamy ciekawe świadectwa. Profesor Nelson Glick, największy hebrajski archeolog, napisał, należy kategorycznie stwierdzić, że nie ma takiego archeologicznego odkrycia, które by zaprzeczyło chociaż jednemu zdaniu w Biblii. W Biblii właśnie do początków XX wieku i tylko w Biblii w sumie było ponad 42 królów, 43 niektórzy wymieniają nazwiska, których znała tylko Biblia, historia milczała i nie znała o nich nic. Znaleziono dwie tablice i między innymi jedną z nich odnalazł również podczas prowadzonych przez siebie wykopalisk dr Siegfried Horn, ten, który napisał książkę z archeologią przez kraje biblijne. Miałem przywilej spotkać się z nim kiedyś w Jerozolimie na cmentarzu przy grobie Zachariasza. To było niesamowite spotkanie, kiedy mogliśmy mieć prawdziwego przewodnika, archeologa. A to był taki studyjny wyjazd wtedy. Dalej, dzięki wykopaliskom poznajemy miliony szczegółów. Samych tylko miejsc wspomnianych w Biblii odkryto już około 30 tysięcy. I to były miejsca tylko w Biblii wymienione. I kwestionowano, że Biblia
nie jest prawdą, jest legendą, jest zlepkiem jakichś tam czyichś pomysłów. Nie znaleziono jednak niczego sprzecznego z jej zapisem. Inny uczony, specjalista w dziedzinie archeologii, Joseph Free, powiedział tak: archeologia potwierdziła wiarygodność niezliczonych tekstów, które krytycy odrzucali jako niehistoryczne lub będące w sprzeczności ze znanymi faktami. Czytamy dalej tekst z 5 rozdziału. Już wiemy, że był taki król Belsazar. Gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote, srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król, jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice mogli z nich pić. Przyniesiono złote, srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie, a król i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice pili z nich. Pił wino i wysławiał bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Takich bogów mieli Babilończycy. Byli też ważni bogowie, to były ciała niebieskie. Babilończycy byli świetnymi astrologami. Szczególnie klasa kapłańska była wykształcona w tym względzie. Mówiliśmy już o tym, że Babilończycy posługiwali się systemem sześćdziesiątkowym, nie dziesiątnym, jak my posługujemy się. W tej chwili system sześćdziesiątny jest stosowany przy wyliczaniu trajektorii statków kosmicznych i tak dalej, bo dziesiętny nie wytrzymuje. Babilończycy już na to wpadli, Babilończycy dokładnie się nim posługiwali i zupełnie byli biegli w tym. Wielu, czytając ten tekst, nawiązuje do jakichś praktyk babilońskich. Babilończycy podbili wiele krajów. A jeżeli zdobyli jakiś kraj, w starożytności wierzono, że zdobyli Boga tego kraju, pokonali Boga tego kraju. I w rocznicę zwycięstw nad tymi krajami urządzali takie libacje, aby uczcić wielkość Babilonu i wielkość bogów. To był naród pogański oczywiście, a więc mieli bogów ze srebra, ze złota, z miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Rzecz charakterystyczna, że Pismo Święte, szczególnie w ostatniej księdze Pisma Świętego, mówi o nawrocie tej duchowej struktury Babilonu do współczesnych nam społeczeństw i ludzi. I znowu mówi o tego typu kultach. I gdy tak dobrze się rozejrzymy, a nawet nie musimy dobrze się przyglądać, to widzimy, że nawet my, chrześcijanie, jesteśmy przesiąknięci kultem martwych posągów i obrazów, które samiśmy zrobili. I mówimy, że one nam uzmysławiają istnienie Boga, który jest stworzycielem. W Piśmie Świętym na wielu miejscach czytamy o tym, że Bóg najbardziej był zelżony w takich sytuacjach, kiedy jako stwórca był odsunięty na bok albo przyrównany do rzeczy, które ludzie sami wytworzyli. To była największa zelżywość, jakiej doznawał od tych, którzy próbowali oddawać mu cześć. Na ten temat prorok Izajasz całe rozdziały napisał. Przemawiając do rozsądku ludzi inteligentnych, którzy mówią: masz Boga Stwórcę, to ty sam chcesz być Stwórcą i stworzyć tego Boga? Przecież On się nie rusza, nie mówi. Musisz Go nosić i ty uwielbiasz i mówisz, że to jest Twój Bóg? Niesamowite, a jednak jakie rzeczywiste. Babilon zbudowany przez Nebukadnezara był potężny. My tu oglądamy tylko centrum, taką makietę tego miasta. I
Chociaż Nebukadnezar już przeżył swoje doświadczenie z Bogiem i już, jak dzisiaj rano mówiliśmy, uznał Królestwo Boże za właściwe królestwo, a nie jego królestwo babilońskie, to następcy, jego zięciowie i synowie wrócili do tej myśli. Niech Babilon trwa na wieki. Musimy ten Babilon utrzymać. A Babilon nie był lada sobie miastem, nawet porównując go nie tylko z miastami ówczesnymi, ale i z obecnymi miastami. Popatrzmy. Babilon ma 20 kilometrów obwodu. Niniwa, stolica Asyrii, potężnego państwa, 12 kilometrów. Ateny 7. Rzym w czasach swojej świetności 10. Babilon był według Cerama, a nie tylko Cerama, ale i Diodora Sycylijskiego, Herodota, opisany w ten sposób, że trzy mury o grubości 3, 7 i 8,5 metra na zwieńczeniu, wysokości do 13 metrów, opasywały pierwszy mur, to centrum, ten kompleks świątynno-pałacowy, samo centrum Babilonu, drugie, tę dzielnicę mieszkalną i dzisiaj byśmy powiedzieli agrarną, przemysłową, no przemysłu tam wielkiego nie było. To był drugi mur, a trzeci opasywał pola uprawne. Także Babilon był nie do zdobycia. W starożytności, jeżeli dobrze obwarowane miasto istniało, to był tylko jeden sposób na jego zdobycie. Wzięcie go głodem. Bez taranowania murów. Bo wtedy obrońcy z miasta mogli razić bardzo niebezpiecznie oblegających. Czekano. I tak było z Babilonem. Za chwilę zobaczymy, jakim sposobem Cyrus zdobył to miasto. Dlatego Balsazar mógł się bawić w tym mieście. Jemu nic nie zagrażało, a Medopersowie, którzy oblegali i starali się zdobyć tę stolicę, a niech sobie koczują. Jeżeli nie mają gdzie spać, to niech śpią za murami naszymi. 360 wież w odstępach około co 55 metrów i wysokość do 33 metrów każda. Wyobraźmy sobie to, pójdźmy wodze wyobraźni. 53 duże świątynie, 955 świątyń mniejszych, 384 ulicznych ołtarzy. Przecież tego w Rzymie dzisiaj chrześcijańskim nawet nie ma. W Krakowie tego nie ma. Nie ma takiego miasta, które by miało tak religijnie postawioną rzeczywistość. Całkowita powierzchnia obszaru w obrębie wielkiego miasta z polami uprawnymi wynosiła 512 kilometrów kwadratowych. Niesamowicie. Ktoś powie, skąd oni wzięli wodę do tych upraw? Cały system irygacyjny z Eufratu. Eufrat przepływał po przekątnej Babilonu. Dość powiedzieć, że Warszawa ma tylko o 5 kilometrów kwadratowych większy obszar od ówczesnego Babilonu. Z tym, że tamten liczymy z tymi polami uprawnymi już. Świątynia, wieża Etemenanki zbudowana z 7 poziomów. To była wieża w kompleksie świątynnym Esagilla, poświęcona największemu bóstwu babilońskiemu, czyli Mardukowi. Srebrny kolor u samej góry, księżyc, Wenus, Merkury, Słońce, Mars, Jupiter, Saturn. To nie była wieża tylko jak wieża triangulacyjna do obserwowania czy namiarów terenu. To nie była wieża, żeby tam się wspinać i oglądać widoki.
To był kompleks świątynny. Każdy poziom poświęcony innemu bóstwu. Do dzisiaj możemy zobaczyć w Babilonie fundamenty wieży i niektórzy mówią właśnie tej wieży Etemenanki. 90 metrów w kwadracie. Możemy wyobrażać sobie, jak wysoka mogła być zbudowana ta wieża. Bogowie czuwali, jak wierzono, nad bezpieczeństwem króla i całego królestwa. Kolorystyka miasta. Żółto-brązowe mury, niebieskie bramy. Ślad tego mamy w świątyni pergamońskim w Berlinie, gdzie odrestaurowano. Przywieziono z Babilonu tę bramę procesyjną prowadzącą do miasta. Różowe pałace, białe świątynie. Przymknij powieki i wyobraź sobie, że jesteś w tej rzeczywistości. Wiszące ogrody. Nabopolassarowi wydawało się, że może święcić triumfy, kpić z wszystkich, nawet z Boga Izraela. Dlatego, jeśli to jest fakt, co wielu dowodzi, że ta uczta była w rocznicę zniszczenia świątyni jerozolimskiej i Jerozolimy, co dokonało się w 586 roku przed naszą erą, to mamy tutaj prawie 60 lat. Tak? Dobrze mówię? Od 586 do 539. Liczcie, ja nie mam głowy w tej chwili. No ale mówi około 60 lat. A więc to była, zakładamy, ta rocznica. Wtedy wino lało się z strumienia. W starożytności królowie tak się bawili. My znamy później pewnego Persa, który przez wiele, wiele tygodni i miesięcy, prawie pół roku ucztował. Tam po drodze stracił swoją żonę, zaprosił 1000 ludzi, którzy ucztowali razem z nim i podczas tej uczty, w tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Nikogo nie było. Sama ręka. To jest horror. Jest pijany. Widzieliście kiedyś człowieka pijanego, ale naprawdę pijanego, który natychmiast trzeźwieje? Natychmiast. Miałem przywilej kiedyś oglądać taki obraz. I nic wielkiego się nie stało. I nikt mu uszu nie nacierał, jak to mówią, że trzeba pijanemu uszy natrzeć, to krążenie będzie lepsze i on szybciej jakoś uwolni się spod wpływu alkoholu. Nie. Ten człowiek zobaczył kogoś, kogo nie spodziewał się, że zobaczy. Bo uchodził za abstynenta. W całym środowisku. A tu był kompletnie pijany. I wszedł pastor. A pastor było tak gorąco, był tak spragniony, nie wchodził w zasadzie do tego typu lokali, ale nie było nigdzie, aby się napić oranżady, wody, czegokolwiek. Wtedy jeszcze wodę sprzedawano z tych saturatorów ulicznych, ale i tego nie było. A więc zdecydował, trudno, jakoś wytrzymam to rozlane piwo, wejdę w to miejsce i tak wziął tę szklankę z wodą, czy kufel z wodą to był, bo chyba kufle tam tylko były i puchary i pije tę wodę i nagle słyszy gdzieś tam brzęk szkła. Ogląda się, co się stało i widzi
tego abstynenta z taką wyciągniętą ręką. Kielich mu wypadł i stłukł się. Momentalnie był trzeźwy. Król momentalnie wytrzeźwiał. Barwa twarzy jego się zmieniła. Jego myśli go zaniepokoiły. Stawy jego bioder rozluźniły się i jego kolana zadrżały. Pamiętajmy sobie ten opis. On się nam powtórzy w proroctwie, które przepowiedziało, jak Babilończycy będą się zachowywali w noc, kiedy królestwo upadnie. Zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków, astrologów, i król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę i otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako który? Dlaczego trzeci? Popatrzcie, gdybyśmy uważnie czytali Pismo Święte, to chrześcijanie przez te 18 wieków już mogli wiedzieć, że tutaj są ślady, że musiała być koregencja wtedy. A była między Nabonidem i jego pierworodnym synem. Baltazar nie mógł drugiego miejsca. Zazwyczaj tak było, prawda? Gdy Józef był w Egipcie, to po Potyfarze w domu był zarządcą zaraz po nim. A później po Faraonie, gdy trzeba było ratować Egipt, to był zaraz drugi po Faraonie. Tutaj jest powiedziane, sorry, nie mam takiej możliwości, abyś był drugi, bo musiałbym zrezygnować. Będziesz trzecim w królestwie. Napis, który ukazał się. Wielu Chaldejczyków, wielu mędrców przyszło i nie potrafili tego przeczytać i tego wyłożyć. Przeczytać chyba nie mieli problemu, bo to było w babilońskim języku, a tutaj w tekście mamy te napisy po aramejsku, bo ta część księgi jest pisana w języku aramejskim. A więc mene, mene, tekel, ufarsin. Te słowa nie są trudne. Co one oznaczają? Mene oznacza liczyć albo mina, jednostka monetarna. Tekel, ważyć. Albo szekel, tylko nie monetarna jednostka, tylko był też szekel, jednostka wagi. I to był ten szekel. I ufarsin oznaczało dzielić, albo połowa, albo persowie. Różnie można było zinterpretować. A więc król chyba tyle potrafił przeczytać. My nieraz czytamy coś, ale nie jest tak trudno przeczytać, jak zrozumieć to, co przeczytałem, prawda? To jest najistotniejsze. I o to mu chodziło. To jest kolejna próba na dworze babilońskim magów babilońskich, którzy mówili, że mają kontakt z bogami, że wszystko potrafią, że wszystko wiedzą. Król nie wie, co ma począć. Bo gdy przyszli wszyscy mędrcy, nie mogli sobie poradzić z tym problemem. Wtedy król jeszcze bardziej się przeraził, bo jeżeli mędrcy, którzy mają kontakt z bogami, nie potrafią tego zrozumieć, a to jest coś tak nadzwyczajnego i wszyscy to widzą, i on to widzi, i przeraziło go. I wtedy rozniosła się wieść, że król spanikował, że król jest przerażony, nie wiadomo co jest, a więc mama przyszła, królowa matka. Żona Nabonida. Widocznie Nabonid w Temie był sam. Żona została przy synu. Być może
aby mu pomagać. Bo rzeczywiście przychodzi mu tutaj z pomocą, z bardzo dużą pomocą. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się królowa matka rzekła: królu, żyj na wieki. To jest to pozdrowienie, o którym wczoraj też mówiliśmy. Niech cię nie trwożą twoje myśli. Niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa Duch Świętych Bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami i czarownikami, chaldejczykami i astrologami. To było w roku 602 przed naszą erą. Tyle lat minęło. Dlatego, że Daniel miał nadzwyczajnego ducha. Wiedzę, rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek, do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Pamiętacie tę grę z imionami? Ta próba chaldejczenia, czy po prostu z babilończenia Judejczyków, zmieniając ich imiona, ale nie na byle jakie imiona, na imiona, które też miały znaczenie. Robiono ich chwalców Boga niebieskiego, Stworzyciela, przyszłego Mesjasza. Z tych imion kazano im zrezygnować i obdarowano imionami wiążącymi ich i uzależniającymi w pewnym sensie, przynajmniej w zrozumieniu babilońskim, z bóstwami tymi martwymi i z ciałami niebieskimi. To jest jak proces germanizacji czy rusycyzacji, który my jako Polacy przeżyliśmy. Wspomniałem już kiedyś, dzisiaj nasi rodacy za północno-wschodnią granicą mają też problem. Bo ja gdybym tam chciał być i chciał liczyć się w społeczeństwie, to bym się musiał nazywać Kosowskaz. Tak. To jest próba spowodowania, żeby człowiek zapomniał o swoich korzeniach i oddał się całkowicie tej służbie, gdzie zdecydował się, że będzie. Tylko oni się nie zdecydowali, że tam będą. Ich tam zabrano. Niech więc wezwą teraz Daniela. Niech poda wykład. Daniel, jak widzimy, już nie jest na dworze. Był na dworze, dopóki Nebukadnezar był na dworze. Był jego doradcą, jego przyjacielem. Doprowadził go do znajomości Boga. Pomógł mu w tym straszliwym, rozpaczliwym położeniu, kiedy przez 7 lat Nebukadnezar choruje psychicznie, na boantropię. Daniel przy nim jest. Ale później po śmierci Nebukadnezara następni już oddalają Daniela, a Belsazar o nim w ogóle nie wie. Królowa matka wie, żona Nabonida wie o tym. Bo żona Nabonida to jest bezpośrednia córka Nebukadnezara. Stąd ona mogła o nim wiedzieć. Otóż przyprowadzono, sprowadza się tego Daniela i pyta, czy to ty jesteś tym Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie. Słyszałem, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum, nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców, wróżbitów, aby mi odczytali to pismo, wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Widocznie ten napis jeszcze trwał. Ta ręka to napisała, może zniknęła, ale napis został. Jak wyrok. Ale słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład. Jesteś w stanie to wszystko rozwiązać. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie,
Będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel, zdaje się, wraca do łask. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, twoje upominki daj komu innemu. Dziękuję. Nie chcę od ciebie nic. Zresztą, co ty masz, żeby dać? Ale ja ci odczytam to pismo i powiem ci, co ono oznacza. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadnezarowi. Przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona, języki drżały, lękały się go, bo kogo chciał zabijał, kogo chciał zostawiał przy życiu, kogo chciał wywyższał, kogo chciał poniżał. Tak, powtórka z historii. Być może słyszałeś o śnie, który miał? Na pewno słyszałeś? Na dworze w kronikach zawsze to było utrwalane. On był głową ze złota. Ktoś powiedział, że jeżeli nie potrafimy wyciągnąć lekcji z historii, to będziemy musieli tę historię sami powtarzać. Tylko nigdy nie ma gwarancji, że osiągniemy taki wynik jak ci przed nami. Do takiego miejsca, jak doszli ci, co szli przed nami, nawet błądząc, my możemy już nigdy nie dojść. To było wspaniałe, bogate, religijne miasto, forteca nie do zdobycia. Ale najpierw doszło do upadku moralnego. Tak jest zawsze. Pamiętacie, że Rzym starożytny tak upadł? Rzymu nikt nie pokonał, Rzymu nikt nie zdobył. Rzym się rozłożył od środka, a później był taki słaby, że koczownice, plemiona pogańskie z północy i ze wschodu szarpały go jak psy z każdej strony. Kto co wyrwał, to miał. Byli bezwzględni. I Rzym musiał upaść. I Rzym pod tą presją szybko przenosił się do Konstantynopola, aby przynajmniej wschodnie tereny uratować. I tam Imperium Bizantyjskie powstało. Ale zachodni Rzym upadł całkowicie. Dlatego, że upadek był moralny. Gdzie morale upadają, tam upada wszystko, również i fizycznie. I pamiętajmy, że tego typu losy dotyczą nie tylko narodów i społeczeństw. One mogą dotyczyć pojedynczych istot ludzkich. Mogą dotyczyć mnie, ciebie też. Wszystko zaczyna się od twojego wnętrza, od twojego serca, od twojej głowy, od twoich decyzji, od twoich postanowień, od twoich ideałów. Daniel dalej przypomina historię Babilonu. Gdy serce jego, mowa o Nebukadnezarze, wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego władzę. Został wypędzony spośród ludzi. Jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami. Karmiono go trawą jak bydło. Jego ciało było zraszane rosą niebieską. Aż poznał, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, ustanawia nad nim, kogo chce. Dzisiaj rano, wczoraj po południu, cały wieczór mówiliśmy na ten temat. To jest 7-letnia choroba psychiczna, umysłowa króla babilońskiego. A ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Ty myślałeś, że ojciec sobie z tym nie mógł poradzić, ale ty, czy zauważyliście, że gdy jesteśmy młodzi i rodzice czasem nas pragną jakoś wyprostować,
nakierować, doradzić, to my mówimy, a wy to, wy nie wiedzieliście, jak żyć. I my wiemy, jak żyć. I tak to się dzieje, że jakoś zegar czasu sprawiedliwie, powoli odmierza i gdy zmienia się pokolenie, to my, którzy uważaliśmy, że rodzice nic nie wiedzą, słyszymy od naszych dzieci, że my nic nie wiemy. Każdy chce przeżyć to sam. Proszę bardzo. Mówi, królu, ty wiesz, że twój ojciec nawrócił się do Boga? Ty wiesz, jak skończyło się jego życie? Nie szaleństwem? Nie utratą królestwa? Uznaniem Królestwa Bożego. Oddaniem serca i życia i służby swojej właśnie Jemu, bo On jest tego godzien. On nas wszystkich stworzył. On nas miłuje. Przyjdzie Mesjasz, który odda życie za nas, aby nas sprowadzić z powrotem do domu Ojca. A ty, synu Belsazarze, to wszystko wiedziałeś. I to wszystko zlekceważyłeś. Wiedząc wszystko i popełnić tak straszny błąd, żeby przeciwko Panu nieba i ziemi podnieść się i profanować te naczynia, które w świątyni służyły świętemu obrzędowi lekcji pokazowej, na jakiej zasadzie Bóg zbawia człowieka, wlać tam trunki i rozpić towarzystwo i samego siebie, a Boga, Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie, od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Nie zawsze w historii naszego życia mamy ochotę czcić Boga. Robimy wszystko, aby sobie tak wymościć życie, aby ludzie nas czcili, a my, aby sobie dogodzić. I Bóg nie ma nic przeciwko temu, aby nam dobrze było na tej ziemi. On nam tego życzy, chce błogosławić. I powiem wam, gdy miałem 21 lat, rozważałem, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. W głębi byłem przekonany, że tak. Ale moi mądrzy nauczyciele tłumaczyli mi, że to jest inaczej. Ale ja wiedziałem od rodziców, że Bóg istnieje. Być może ja błądzę, może go nie rozumiem, ale on jest stwórcą, on musi być. Ale moi rodzice byli bardzo prostymi ludźmi. Na wiosce się urodziłem. Ale chodziłem, nawet gdy trzeba było, a trzeba było, 3 kilometry boso do kościoła, po to, aby pod kościołem umyć w rzece, która się Choczenka nazywa, nogi, a brat, który wcześniej był na nabożeństwie, przychodził, zdejmował te tenisówki, które mieliśmy pomalowane wapnem. Ja je ubierałem i szedłem do kościoła. A gdy ja wychodziłem, to znowu była siostra albo jeszcze jeden brat. Tu mądrzy wykładowcy, nauczyciele, których szanowałem. I wiedziałem, że oni wiedzą, co mówią. Oni mnie przekonywali, że Boga nie ma. I gdy tak walczyłem z sobą, ktoś podał mi do ręki Pismo Święte. I dziękuję Bogu za tego kogoś. I dziękuję Bogu, że ocalałem. I patrząc na moich przyjaciół i kolegów, bo wielu z nich jest bardzo wysoko, bardzo poważanych, mają wszystko, czego ja nie mam, ale czego ja nigdy nie pragnąłem i nie pragnę i nie chciałbym tego mieć. Tak zniszczone życie, jak oni mają. No nie Bóg błogosławił, nadal mi błogosławi i za to go wielbię. W jego ręku jest moje tchnienie, twoje też, kimkolwiek jesteś. I on życzy nam dobrze. On chce, aby nam dobrze było tutaj i teraz, a następnie w jego królestwie. Ty o tym wiedziałeś, królu. W takich warunkach był twój ojciec, jak to William Blake sobie wyobrażał to
schorzenie Nebukadnezara w okresie 7 lat. Ty wiesz o tym, co powiedział twój ojciec, jak wyznał, jak mu rozum powrócił, jak go Bóg przywrócił znowu na tron, jak wszyscy na niego czekali. I znasz te słowa dokładnie. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam, wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Ale poniżyć jak Nebukadnezara, po to, by go wywyższyć. Nie po to, by go poniżyć i zniszczyć. To czyni demon, to czyni szatan. Najpierw ci świeci złotem, świecidełkami, obiecuje ci, co osiągniesz w życiu, gdy pójdziesz za jego podszeptem. A później cię zgniecie i wyrzuci. Bóg dopuści nawet poniżenie, nawet chorobę, po to, by cię podnieść, by cię uratować, by dać ci to, czego On pragnie ci ofiarować. Ty to wszystko wiedziałeś. Dlatego przez Niego, przez tego Boga została zesłana ta ręka i wypisany był ten napis. Tak malarz wyobrażał sobie tę ucztę Belsazara. A oto napis, mówi Daniel, który został wypisany. Mene, mene, tekel, ufarsin. A taki jest wykład. Mene, wiemy, oznacza, jest bezokolicznik, liczyć. Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, ważyć. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Smutne. Nebukadnezarowi Daniel powiedział przy pierwszym spotkaniu, gdy wyjaśniał jego sen, że po Babilonie nastanie inne królestwo srebrne, wiemy, to była Medopersja. Cyrus na czele sprzymierzonych wojsk medoperskich pokonuje Babilon. Ale później, jak wiemy, miała nastąpić Grecja, później Imperium Rzymskie, później podzielona Europa i Królestwo wreszcie Kamienia. To są treści z drugiego rozdziału. Niesamowita zapowiedź. Prorok Izajasz na ponad 150 lat przed faktami odnośnie Babilonu i tego, co miało nastąpić, powiedział tak w imieniu Boga. Przedstawił Boga, że to jest ten, który unicestwia znaki kuglarzy, z wróżbitów czyni głupców, odprawia mędrców z niczym, ich mądrość zamienia w głupstwo. Za każdym razem, gdy przychodzili w Babilonie i w drugim rozdziale, i w czwartym rozdziale, i w piątym rozdziale, nie mogli sobie żadną miarą poradzić. I zawsze ten Judejczyk przychodził im z pomocą. I wtedy, gdy miał dopiero 22 lata. I wtedy, gdy już miał prawie 90 lat. Bo tyle już liczy sobie Daniel w tej chwili. 86-7 lat. Który potwierdzam słowo mojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie, będziesz zamieszkane, w namiotach judzkich będziecie odbudowane, dźwignę je z gruzów. Mówię do Toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie. Mówię o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. Może na pierwszy raz, gdy ktoś słyszy to proroctwo, może mieć kłopoty, o czym tu w ogóle jest mowa. Ale mowa jest o tym, że gdy Babilon upadnie, to ten, kto zwycięży, a będzie to Cyrus, zwycięży w ten sposób, że Bóg pozwoli mu wejść przez koryta wód, które będą wysuszone i zdobędzie Babilon. On wykona całą moją wolę.
i wtedy wyda dekrety wolnościowe, że mój naród może wrócić do domu. Mój naród może wrócić odbudować świątynię zniszczoną przez Babilończyków i miasto na nowo wznieść. Tak za murami tymi trzecimi już Babilonu koczowali Medopersowie pod wodzą Persa, pod wodzą Cyrusa Persa. Nie było szans zdobycia. Głodem tego miasta też nie dało się wziąć, bo mieli olbrzymi obszar pól uprawnych, dobrze nawodnionych. A więc jeżeli Persowie chcą koczować pod naszymi murami, nie ma przeszkód. Nas się nie da głodem wziąć, a sforsować wszystkie trzy obwarowania, mury i wodę, tego się nie da. Cyrus wobec tego wpadł na pomysł. Na pustyni, gdzie były nizinne tereny, wykopał zbiornik, a później tamami regulacyjnymi zablokował przepływ wody Eufratu do miasta i odprowadził wodę do tego sztucznego zbiornika. Gdyby nie było to, bo to, tamte tereny są muliste, to moglibyśmy powiedzieć, że suchą nogą wszedł do Babilonu. Ale jeżeli chodzi o koryto rzeki Eufrat, to Babilończycy wiedzieli, że przecież tam można wpłynąć do miasta tym korytem. Zabezpieczenia były dokładnie przemyślane, wykonane i skrupulatnie, regularnie odmykane, gdy trzeba było żeglugę uruchomić, i zamykane na noc, i zamykane, gdy z żeglugi nie korzystano. Posłuchajmy dalej proroctwa. Jeremiasz dla odmiany mówi: przestali walczyć rycerze Babilonu, siedzą w warowniach, siła ich się wyczerpała, zniewieścieli. Popalone są jego siedziby, złamane zawory. Goniec biegnie za gońcem, zwiastun za zwiastunem, by donieść królowi babilońskiemu, że jego miasto zdobyte ze wszystkich stron, że brody obsadzone, bastiony spalone, wojownicy zdjęci strachem. Tu na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Babilon nie potrafi się bronić. Dlaczego? Akurat tej nocy jest rozpity. Ale wiersz 31, podkreślony tekst. Gdy Babilon pada, to gońcy jeden za drugim biegną do króla babilońskiego, by mu mówić, że padło jego miasto. Przepraszam, a gdzie jest król w Babilonu, jeżeli nie w mieście? W Temie. Belsazar jest koregentem. Jest królem, ale nie jedynym. Jest drugim po Nabonidzie. Do Nabonida posłańcy muszą iść. Duża odległość, aby z Babilonu tam się dostać i powiedzieć mu, co się stało. Tymczasem wróćmy do proroctwa Izajaszowego. Rzekł Pan do swego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody, odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje, aby bramy nie były zamknięte. Właśnie te wrota, które były w Eufracie tamtej nocy, akurat no, towarzystwo było tak wesołe, że chyba uznali, że nic się nie stanie przez jedną noc, jeżeli te kraty tam do wody nie będą opuszczone. To wojska Cyrusa wykorzystały. Pójdę przed tobą, mówi Pan, wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota, rozbiję żelazne zawory, dam ci schowane w mroku skarby, ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Gdy Cyrus zawojował Babilon, Daniel i mężowie jemu podobni wzięli zwój Izajasza i poszli do niego i powiedzieli: my nie jesteśmy Babilończykami, jesteśmy Judejczykami w niewoli. Popatrz, co nasz prorok, co Bóg przez tego proroka o tobie powiedział, gdy twojego dziadka jeszcze nie było na ziemi.
On cię zna po imieniu. On wymienił twoje imię, że to ty zdobędziesz Babilon. W wyniku tego Cyrus wydał szczególne dekrety. To jest cylinder Cyrusa, który pod numerem katalogowym 911-09 w British Museum możemy oglądać. Na nim wypisał to wszystko, co zrobił po zdobyciu Babilonu. Jak wypuścił na wolność wszystkich, którzy byli w niewoli. A to archeologowie odkryli pozostałości tej sali biesiadnej, gdzie król Belsazar ucztował. Gdzie na ścianie tej sali, tego pałacu okazał się ten napis: Mene, mene, tekel, ufarsin. Twoje królestwo będzie podzielone i dane Medom i Persom, usłyszał Belsazar. Tu mamy ciekawy tekst. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę, włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. I tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Daniel powiedział, gdy mu to właśnie oferował Belsazar. Powiedział: daj to komu innemu. Ja tego nie potrzebuję, ja tego nie chcę. Ty już nie masz co dać. Twoje życie się kończy. Państwo upada. Medowie i Persowie za chwilę tutaj będą. Ilekroć czytam ten tekst, to mam wrażenie, że walka Babilonu i Medopersów i niewola judzka to nie były rozgrywki li tylko między państwami. Jednym z tematów Księgi Daniela jest walka Babilonu z Jerozolimą. Babilon jest synonimem buntu przeciwko Bogu, podczas gdy nawet się powołujemy na Boga, ale robimy swoje. A Jerozolima to symbol tych, którzy chcą oddać się całkowicie w służbę Króla Królów i Pana Panów. Całkowicie chcą, aby Bóg panował w ich życiu. I wiemy, że za tymi, którzy wiernie chcą iść za Bogiem, jest Duch Święty, jest Bóg, jest Chrystus, nasz Zbawiciel. Wiemy, że za tymi, którzy buntują się przeciwko Bogu, jest demon. On jest potężny. I my jako ludzie nie mamy żadnych szans przy nim. Dlatego nie próbujmy walczyć z demonem. Apostoł Jakub w Nowym Testamencie chyba do tych wszystkich egzorcystów, którzy mówią, że jak ktoś tam ma jakieś problemy opętania i tak dalej, to trzeba specjalnych zachowań. Trzeba znać, niektórzy mówią, imiona demonów. Dopiero wtedy ich wypędzisz. A Pismo Święte mówi: nie bój się demona, przybliż się do Boga, a diabeł ucieknie od ciebie. Niektórzy ludzie chcą żyć życiem, jakim żyli, bez Boga, robić to, co robili, pozwalać sobie na co tylko mają ochotę. I chcą, żeby ktoś inny się modlił za nich, żeby wkładał na nich ręce, żeby ich ratował przed demonem. Nikt z ludzi nie ma takiej mocy. Jedynie Chrystus może demona pokonać i pokonał go. I nasze przylgnięcie, przyjście do Chrystusa, do Boga, to jest nasze bezpieczeństwo. Obawiam się, że czasem może dojść do tego, że teologię, czyli naukę o Bogu, możemy zamienić na demonologię, naukę o diable. A jemu to bardzo pasuje. Gdy go gloryfikujemy, gdy mówimy, jak silny, jak potężny on jest bankrutem, jest przegrany całkowicie. My jesteśmy po stronie zwycięskiej. My jesteśmy z Chrystusem. I gdy jesteśmy z Nim i przy Nim, żadne demony nie mogą niczego zrobić i niczego wskórać. I mam wrażenie,
że to, iż Daniel przyszedł i tam pomógł zrozumieć temu monarsze, że cokolwiek człowiek sieje, to będzie żął. I nieraz jest za późno na cokolwiek. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest. Daniel pracował 42, a w tej chwili już wiem, bo ten nasz przyjaciel, który układa pytanie, powiedział, a nie 43 lata? I miał rację. 43. Bo 35 lat znali się, zanim ten sen w 4 rozdziale miał Nebukadnezar. 7 lat poniżenia, ja sobie to po prostu dodawałem. Janusz mi powiedział, a ten rok tej zwłoki, te 12 miesięcy? Czyli 43 lata Bóg czekał na Nebukadnezara, a Daniel i ci młodzi ludzie pracowali nad tym, aby zechciał uznać Boga jako swojego stworzyciela, jako swojego zbawcę. I to się stało, bo decyzji takiej nikt za nikogo nie podejmie. Ani ojciec za syna, ani syn za ojca, ani mąż za żonę, ani żona za męża, ani przyjaciel jeden za drugiego. Chrystus powiedział, że gdy powtórę przyjdzie, to będą takie sytuacje, że będzie dwoje ludzi w jednym zakładzie pracy. Jeden będzie mógł być zbawiony, a ten drugi nie. Będzie dwoje na jednym łożu, nie dwóch, dwoje będzie na jednym łożu, a więc małżeństwo. I tam podział nastanie. Dlaczego? Bo każdy z nas ma wolną wolę, ma prawo decydowania o sobie i Bóg to szanuje. Bóg się do tego przychyla. Bóg, jak czytaliśmy ten czterowers Adama Mickiewicza, może zniszczyć świat i znów go wystawić, ale bez Twojej pomocy, a to polega na Twojej zgodzie, nie może Cię zbawić. Bóg szanuje wybór każdego człowieka. I tyle czasu, i tyle wysiłku, aby pomóc Nebukadnezarowi. A tutaj Belsazar urządził ucztę i za to ginie całkowicie? To było dla mnie trudne do zrozumienia. Ale w tej chwili wydaje mi się, że już coś na ten temat pojąłem. W Piśmie Świętym jest taki tekst i w liście do Rzymian, i w liście do Koryntian. Nie jednobrzmiące, ale bardzo podobne w treści do siebie. Że wszystko, co przedtem się stało i zostało zapisane w Piśmie Świętym, zostało zapisane dla naszej nauki, dla naszego pouczenia, abyśmy nie sięgali po rzeczy, które szkodzą i abyśmy nie bronili się przed błogosławieństwami, które Bóg tak hojnie chce nam udzielić. Nebukadnezar ten błąd popełnił. On to wszystko miał. On był w trzecim pokoleniu panującym. Nebukadnezar to był jego dziadek, bo jego mama, królowa matka, była córką Nebukadnezara. On to wszystko wiedział i wszystko zlekceważył. Jaki jest mój stosunek do woli Bożej, którą znajduję na kartach Pisma Świętego? Niektórzy mówią, wolę nie wiedzieć, to nie będę odpowiadał. To nie o to chodzi. Jeżeli decydujesz się usiąść za kierownicę życia twojego, to lepiej zapoznaj się z przepisami ruchu. Bo to, że nie znasz tych przepisów, to wcale cię nie uchroni, gdy Pan z czapką przyjdzie, przedstawi się i powie, wie Pan, dlaczego Pana zatrzymałem? Dokładnie tak samo jest w naszej duchowej wędrówce z Bogiem. Jeżeli Bóg to odnotował i przekazał i utrwalił i dbał, aby ten przekaz był nienaruszony, aby ludzie pod wpływem jakichś
nacisków, ludzie pod wpływem emocji, pod wpływem takiego moralnego niemal nacisku. No jeżeli wszyscy wiedzą, że jest inaczej, to ty jeden będziesz się temu sprzeciwiał? Nie sprzeciwiaj się nigdy Bogu, ale też nie akceptuj niczego, czego On nie akceptuje i przed czym cię ostrzega. Ty to wszystko wiedziałeś i dlatego nie trzeba powtarzać historii. A jeżeli ją powtórzysz, to już nie z takim skutkiem jak Nebukadnezar. Za tym krył się inny władca i chyba to, że z jednej strony sługa Boży Daniel wyjaśnia kwestię tego snu, to jest ubrany w purpurę, w łańcuch, wszystkie zaszczyty, zapewne jakieś fanfary i tu nagle wchodzą Medo-Persowie i widzą Daniela i widzą Belsazara. Czy to był zamach na Daniela? Czy bezwiednie Belsazar w ten sposób, jak gdyby chciał żądło swoje pozostawić w tym słudze Bożym? Zostawmy wnioski. Ale gdy czytać będziecie jako zadanie domowe 7 i 8 rozdział, 6, 7 i 8 rozdział w księdze Daniela proroka, to są 3 rozdziały, 6, 7 i 8. To zastanówcie się, jak to jest, że Daniel, gdy Medo-Persowie zapanowali, to zajmuje znowu bardzo wysokie miejsce, pozycję w tym państwie, które pokonało Babilon. A przecież Daniel był ubrany w purpurę, łańcuch i wszystkie insygnia babilońskie. To chyba cud sprawił, że go nie zabito razem z Belsazarem. Bóg go uratował. Ale to, że później on będzie panował z takim powodzeniem, to jest niewytłumaczalne. Chyba, że. Ale o tym dopiero następnym razem. Drodzy, chciałbym, abyśmy zadumali się nad pewnymi pytaniami i stwierdzeniami, które teraz zobaczymy na tablicy. Co szczególnie utkwiło ci w pamięci z doświadczeń opisanych w 5 rozdziale? Jaką to dla ciebie stanowi wartość, albo nie ma żadnej wartości? Czy rozglądając się wokoło siebie, zauważasz, że nasza rzeczywistość za bardzo nie odstaje od rzeczywistości Belsazara i tej uczty, która tam była urządzona, albo tego stosunku do Boga, aczkolwiek wszyscy mówimy o Bogu i uważamy, że jesteśmy Jego dziećmi, a nasze zachowanie krzyczy głośno co innego? Czy Belsazar zaprzepaścił szansę swojego zbawienia i ratunku tamtej nocy, gdy został wykonany wyrok? Mickiewicz powiedział tak: gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci padnie. Wtedy, gdy wykonany został wyrok, to było tylko świadectwo, że Belsazar sobie kpił cały czas wszystkiego i Bóg go wyzwolił od tego cierpienia, które mogli mu Medo-Persowie zadać. Po prostu nastąpiła nagła śmierć. Ale
szansę zbawienia on odrzucił już bardzo dawno. Jak wypełnienie zapowiedzi o zdobyciu Babilonu przez Medopersów wpłynęło na twoje rozumienie wiarygodności proroctw biblijnych? O tym mówiliśmy dosyć dużo na samym początku. Czy warto zaufać Biblii? Czy ona jest autentyczna, wiarygodna? Czy w twoim doświadczeniu, w twoim życiu istnieją sprawy, o których wiesz, że należałoby je uporządkować, a mimo to nie czynisz tego? Belsazar wiedział o wszystkim. I zapewne głos sumienia niejednokrotnie go nękał. Ale on to odpychał jutro. Nie jesteśmy specjalistami od delegowania różnych spraw na jutro. Czy w moim życiu, czy w twoim życiu jest coś, co powinnaś uczynić dzisiaj, teraz? Nie czekajmy. Bóg jest cudowny. Bóg jedynie zna serca nasze i Bóg jedynie wie. On znał Nebukadnezara i wiedział, że ten człowiek wychodzi z ciemności pogaństwa. Musi się wszystkiego uczyć, wszystkiego dotknąć, wszystko doświadczyć, przekonać się, ale rośnie, ale się rozwija, ale reaguje. Inaczej było z jego wnukiem. Wszystko wiesz. Masz olbrzymią wiedzę. Co z tym czynisz? Chcę wam przeczytać jeden tekst z ostatniej księgi Pisma Świętego. W rozdziale 18. Bóg uświadamia nam, że tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa historia ta, która historycznie miała miejsce w czasach królów neobabilońskich, powtarza się na naszych oczach. I mówi tak. Widziałem innego anioła zstępującego z nieba, to jest 18 rozdział Księgi Apokalipsy, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem: upadł Babilon Wielki i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Wszystkie narody piły wino szaleńczej jego rozpusty. Jego królowie i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo. Kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Dokładnie to, co było w Babilonie. Jaką radę Bóg ma dla każdego, kto chce pójść za jego głosem? Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Daniel nie mógł wyjść z Babilonu. Był w niewoli. Ale Babilon, będąc w niewoli babilońskim, był zawsze sługą prawdziwego Boga Stwórcy. Jego ciało było w Babilonie. Ale on sercem, umysłem, życiem, zachowaniem swoim był sługą najwyższego Boga. Za miesiąc, gdy się spotkamy. A póki co dziękuję serdecznie za waszą dzisiejszą obecność. Przepraszam za to, że to trwało trochę dłużej, ale chyba nie tak dużo, bo przerwę, gdy mamy i wmontujemy w to, to ten czas wykładu nie jest sam taki długi. Za miesiąc pierwszy nasz wykład będzie, nasze spotkanie miało tytuł Jutro zaczyna się dzisiaj. Tak było z Belsazarem. Każdy dzień dla nas
To jest ukierunkowanie się na kolejną godzinę, na kolejny dzień, na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc. W 6 rozdziale zobaczymy, jak tę zasadę, albo z tej zasady, jak skorzystał prorok Daniel. Bo ta zasada dotyczy każdego człowieka, każdego z nas. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy? Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? Zawsze to porzekadło, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, funkcjonuje. Zobaczymy, jak tę zasadę realizował w życiu Daniel. Chciałbym życzyć wam dużo radości, zdrowia, sił do pracy, nauki. Mamy przed sobą miesiąc. Jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się znowu i będziemy rozważać najbardziej istotne, bo te typowo prorocze rozdziały tej księgi. I tak będzie już do końca naszych spotkań. Z tej części dydaktycznej, z tej części narracyjnej, wstępnej wychodzimy, aczkolwiek nie do końca, bo będziemy do niej wracać. Ale wchodzimy w typowy wykład proroczy. Niech Bóg błogosławi was, wasze domy, wasze rodziny. Powstaniemy jeszcze, aby razem się modlić. Nasz Stworzycielu i Boże, twoja księga jest skarbnicą wiedzy, rad, pouczeń, ostrzeżeń, napomnień, obietnic. I w tych czterech wykładach, gdy spotykaliśmy się i wczoraj, i dzisiaj, ty przemawiałeś do nas. I za to ci dziękujemy, że podczas gdy żyjemy na tej ziemi, jeszcze funkcjonuje należycie i umysł, i ciało nasze, i możemy podejmować decyzje i realizować je w różnych kierunkach, w różnych sferach naszego życia. Ty chcesz być naszym doradcą. Błogosław nas. Każdy z nas jest inny. Każda ma inne potrzeby, inne perspektywy, inne doświadczenia dotychczasowe, nadzieje, obawy, trwogi może. Daj nam twój boski pokój. Daj, abyśmy zrozumieli, jeżeli na to się godzimy i o to prosimy, ty to sprawisz, że odbierając od nas te wszystkie niepokoje, napełnisz serca i umysły nasze pokojem, którego nikt nie może nam dać poza tobą. I nikt nie może nam go odebrać, chyba że sami z niego zrezygnujemy. Dlatego bądź z nami stosownie do tego, kim jesteśmy, jakie masz plany odnośnie nas i z jakimi wyzwaniami spotykać się będziemy w nadchodzących dniach. A chwała, cześć i uwielbienie za wszystko niech z naszych serc i życia płyną Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Amen.